Annuncio bobis gaudium manium. Abemus papam Eucharystia w kościele. Wspólnocie kapłańskiej i sakramentalnej. Katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 8 kwietnia 1992 roku. Według Soboru Watykańskiego II, prawda o Kościele jako o wspólnocie kapłańskiej, urzeczywistniającej się przez sakramenty, wyraża się najpełniej w Eucharystii. Czytamy bowiem w Lumen Gentium, że wierni, uczestnicząc w ofierze eucharystycznej, tym źródle i zarazem szczycie całego życia chrześcijańskiego, Składają Bogu boską żertwę ofiarną, a wraz z nią samych siebie. Eucharystia jest źródłem życia chrześcijańskiego, ponieważ z uczestniczenia w niej człowiek czerpie inspirację i moc, by żyć jak prawdziwy chrześcijanin. Udziela się mu dynamizm wielkodusznej miłości, który znamionuje ofiarę Chrystusa na krzyżu, uobecnioną w ofierze eucharystycznej. Uczta Eucharystyczna karmi wiernych ciałem i krwią boskiego baranka. Ofiarowanego za nas i dodaje im siły, aby szli za Nim jego śladami. Eucharystia jest szczytem całego życia chrześcijańskiego, ponieważ w niej wierni łączą z doskonałą ofiarą Chrystusa wszystkie swoje modlitwy, dobre uczynki, radości i cierpienia. W ten sposób wszystkie te skromne ofiary zostają w pełni uświęcone i wyniesione aż do Boga w kulcie doskonale Mu miłym. Wprowadzającym wiernych w zażyłość z Bogiem. Dlatego właśnie, jak pisze święty Tomasz Zakwinu, Eucharystia jest ukoronowaniem życia duchowego i celem wszystkich sakramentów. Doktor anielski zauważa również, że skutkiem tego sakramentu jest jedność mistycznego ciała Kościoła, bez którego nie ma zbawienia. Dlatego jest rzeczą konieczną przyjmowanie Eucharystii, przynajmniej w pragnieniu, aby się zbawić. W tej wypowiedzi odnajdujemy echo słów Jezusa o konieczności Eucharystii w życiu chrześcijańskim. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, jeżeli nie będziecie spożywali ciała syna człowieczego i nie będziecie pili krwi jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Zgodnie z tymi słowami Jezusa, Eucharystia jest zadatkiem przyszłego zmartwychwstania, ale już w ziemskim czasie jest źródłem życia wiecznego. Jezus nie mówi, będzie miał życie wieczne, lecz ma życie wieczne. Życie wieczne Chrystusa wraz z pokarmem eucharystycznym przenika do życia ludzkiego i staje się w nim obecne. Eucharystia domaga się uczestnictwa członków Kościoła. Według soboru w ten sposób, zarówno przez składanie ofiary, jak i przez komunię świętą, wszyscy biorą właściwy sobie udział w czynności liturgicznej. Niejednakowo, lecz jedni tak, drudzy inaczej. Uczestnictwo jest wspólne dla całego ludu kapłańskiego, dopuszczonego do jednoczenia się w ofierze i komunii. Jednak, w zależności od sytuacji, w jakiej się znajdują członkowie Kościoła, Zgodnie z ustanowieniem sakramentalnym przybiera ono różne formy. Specyficzna rola związana jest z posługą kapłańską, która niczego nie ujmuje kapłaństwu wspólnemu, lecz służy jego promocji. Tę specyficzną rolę stworzył Chrystus, który polecił apostołom, by sprawowali Eucharystię na Jego pamiątkę, ustanawiając dla wypełnienia tej roli sakrament święceń udzielany biskupom i prezbiterom. Oraz diakonom jako sługom ołtarza. Celem posługi kapłańskiej jest gromadzenie ludu Bożego, tak że wszyscy należący do tego ludu, będąc uświęceni przez Ducha Świętego, ofiarują samych siebie jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Jeśli, jak już zaznaczyłem w poprzedniej katechezie, przeznaczeniem kapłaństwa wspólnego jest składanie duchowych ofiar, wierni mogą składać te ofiary dzięki uświęceniu przez Ducha Świętego. Duch Święty, który ożywił ofiarę Chrystusa na krzyżu, ożywia ofiarę wiernych. Według Soboru posługa kapłańska sprawia, że duchowe ofiary mogą osiągnąć swój cel. Przez posługę prezbiterów dokonuje się duchowa ofiara wiernych w zjednoczeniu z ofiarą Chrystusa, jedynego pośrednika. Ten zaś ofiarę składa się bezkrwawo i sakramentalnie w Eucharystii przez ich ręce, w imieniu całego kościoła aż do czasu przyjścia samego pana. Na mocy chrztu i bierzmowania, jak stwierdziliśmy w poprzedniej katechezie, chrześcijanin jest przygotowany do uczestniczenia quasi ex officio w boskim kulcie, którego centrum i szczytem jest ofiara Chrystusa, uobecniona w Eucharystii. Ofiara Eucharystyczna zakłada jednak udział wyświęconego kapłana. Spełnia się ona w akcie konsekracji dokonanej przez kapłana. W imieniu Chrystusa. Tak więc dzięki posłudze kapłańskiej, kapłaństwo powszechne zyskuje pełną wartość. Jak przypomina Sobór, przytaczając słowa świętego Augustyna, celem posługi prezbiterów jest, aby całe to odkupione państwo, to jest zgromadzenie i społeczność świętych, jako powszechna ofiara, zostało ofiarowane Bogu przez wielkiego kapłana. Który w męce ofiarował także samego siebie za nas, byśmy się stali ciałem tak wielkiej głowy. Po złożeniu ofiary następuje komunia eucharystyczna, której celem jest dostarczenie wiernym duchowych sił, potrzebnych do pełnego rozkwitu kapłaństwa, a zwłaszcza do złożenia w darze wszystkich ofiar ich codziennej egzystencji. Prezbiterzy zatem czytamy w dekrecie nauczają wiernych składać ojców w ofierze mszy Boską żertwę i z nią ofiarowywać swe życie. Można powiedzieć, że zgodnie z zamiarem Jezusa, który podczas ostatniej wieczerzy sformułował nowe przykazanie miłości, komunia eucharystyczna uzdalnia uczestniczących w niej do zachowywania tego przykazania. Przykazanie nowe daje wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Uczestnictwo w uczcie eucharystycznej jest świadectwem jedności, co podkreśla Sobór, gdy mówi, że wierni, posileni w świętej komunii ciałem Chrystusowym, w konkretny sposób przedstawiają jedność ludu Bożego, której stosownym znakiem i cudowną przyczyną jest ten najświętszy sakrament. Jest to prawda przejęta przez wiarę Kościoła od świętego Pawła, który pisał: Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. Dlatego święty Tomasz widział w Eucharystii sakrament jedności ciała mistycznego. Na zakończenie tej Katechezy eklezjologiczno eucharystycznej podkreślamy, że jeśli komunia Eucharystyczna jest skutecznym znakiem jedności, to z niej właśnie wszyscy wierni, czerpią wciąż nowe bodźce do wzajemnej miłości i pojednania, a także sakramentalną energię konieczną do zachowania zgody we wspólnotach rodzinnych i kościelnych.